Witajcie, Słowianie ze Sklawinii! Jam odtąd trzeci! Cesarz! Cesarz Niemiec! A zatem... zauważywszy chwałę Bolka, potęgę i bogactwo, cesarz rzymski zawołał: na koronę mego cesarstwa! To, co widzę, większe jest, niż wieść głosiła. I za radą swych magnatów dodał wobec wszystkich: nie godzi się takiego i tak wielkiego męża, jakoby jednego spośród dostojników księciem nazwać lub hrabią, lecz wypada chlubnie wynieść go na tron królewski i uwieńczyć koroną. A zdjąwszy z tej głowy z diadem cesarski, włożył go na głowie Bolesława na zadatek przymierza i przyjaźni, a za chorągiew triumfalną dał mu w darze gwóźdź z krzyża pańskiego wraz z włócznią świętego Maurycego, a w zamian za co Bolesław ofiarował mu ramię świętego Wojciecha. I tak owego dnia złączyli się miłością, że cesarz mianował go bratem i współpracownikiem cesarstwa, nazwał go przyjacielem sprzymierzeńcem narodu rzymskiego. Ponadto zaś przekazał na rzecz jego oraz jego dostępców wszelką władzę, jaka w zakresie udzielania godności kościelnych przysługiwała cesarstwu w Królestwie Polskim, czy też w izbach w innych podbitych przez niego krajach barbarzyńców oraz w tych, które podbije w przyszłości. Tak, jeszcze podbije i sam jeszcze poeroberuje. No. Także tego. Proszę bardzo.